Dzień dobry Państwu. Witamy w Galerii Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, by porozmawiać o przestrzeni miejskiej, sztukach w przestrzeni miejskiej. Jesteśmy w galerii prezentującej sztukę artystów nowogódzkich i jesteśmy też w Nowej Hucie, która ostatnio była takim polem akcji mającym na celu wzbogacenie, rewitalizację podwórek nowogódzkich. Naszymi gośćmi w galerii są bardzo ważne osoby, ponieważ osoby, które miały najwięcej wspólnego z tymi podwórkami, z tym podwórkiem, o którym będziemy mówić, a jest to podwórko na Centrum D. Gościmy w galerii Małgorzatę Szymczyk-Karnasiewicz, działaczkę nowogódzką aktywistkę, chyba wszystkim znaną, ponieważ przemieszcza się ruchem błyskawicy po osiedlach nowogódzkich na swoim rumaku, czyli na rowerze. Osoba, która już wiele tworzyła różnych akcji społecznych, wiele działań, które były związane z Twoim podwórkiem na Centrum Detrabla, bo była galeria, był mural, była akcja związana z Marianem Kruczkiem, o którym będziemy mówić. No i oczywiście Grzegorz Pronowis, który był realizatorem, twórcą projektu podwórek nowogódzkich, czyli tych, które były rewitalizowane. Było taki podwórek 8, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym jednym podwórku na Centrum D. Zacznijmy od początku. Pomysł rewitalizacji podwórek powstał 2 lata temu. Zarząd Zieleni Miejskiej rozpisał projekt, były spotkania ze społecznością lokalną. Właśnie to już prawie 3 lata. Prawie 3 lata. 2018 rok, kiedy można w 2017 usłyszałam, że będzie realizowany projekt Spotkajmy się na podwórku i od razu mi się już oczy zaświeciły. Już miałam ten błysk w oczach, że będziemy działać z mieszkańcami. Stopniowo ten entuzjazm ugasł, bo dowiedziałam się, na czym będzie rewitalizacja polegała. Natomiast, bo byłam na pierwszym takim spotkaniu, gdzie przyszli prezesi wspólnot, zarządów, czyli osoby, które jakby nie działają w przestrzeni tak jak ja, ale też mają swoje problemy. I takim głównym problemem to są kwitnące lipy, które budzą chodniki, to są stare drzewa, łamiące się gałęzie i to jest po prostu też brak miejsc postojowych. I kiedy sobie tak dyskutowaliśmy, była pełna oła w ogóle, jak ta rewitalizacja będzie przebiegać, jak ten cały proces, jak mieszkańcy się będą angażować i czy faktycznie ta wizja, którą gdzieś tam miałam przed oczami, będzie realizowana. Dlatego wydaje mi się, że też chciałam temu się przeciwstawić niejako, albo też pokazać taki inny punkt widzenia, a ja miałam też szczęście, że kiedy zamieszkałam w Nowej Hucie, to trafiłam nie do kombinatu, tylko trafiłam do artystów. I trafiłam do środowiska, które można powiedzieć mnie ukształtowało i pozwoliło patrzeć inaczej na miasto, które tworzą ludzie wrażliwi. Więc pomyślałam sobie, że w tym procesie rewitalizacyjnym to ja mam tutaj taką szpilę wepchnę w postaci pewnej inicjatywy artystycznej. Ale to nie było takie oczywiste, czy w ogóle ten pomysł, z którym przyszłam na spotkanie, wtedy Grzegorz prowadził je w przestrzeni podwórka naszego, to był spacer badawczy, czyli sobie badaliśmy przestrzeń, wskazywaliśmy na te problematyczne przestrzenie, co nam się nie podoba, co chcielibyśmy zmienić, wypisywaliśmy tak zwane postulaty. I na tym spotkaniu zaproponowałam, przyszłam wtedy, zresztą to był taki cel zamierzony, żeby przyjść z katalogiem i wszystkim uczestnikom tego spaceru, tego spotkania, przypomnieć o działaniach Mariana Kruczka na naszym osiedlu. To było działanie niezwykłe, polegające na jedynej w swoim rodzaju galerii przestrzeni.
tej galerii pod chmurką, tak się zresztą nazywała, która przez 3 miesiące funkcjonowała. I notabene była taką galerią społeczną, społeczno-artystyczną. Znaczy, tak, ważną rolę odegrał tutaj komitet blokowy, tak, blok numer 1. Więc można powiedzieć, ja się też wcieliłam w ten komitet, komitet blokowy i forsowałam pomysł. A pomysł polegał na tym, żeby oprócz tych wszystkich działań inwestycyjnych wpisanych do programu rewitalizacji podwórek znalazło się miejsce na instalację artystyczną, która nawiązywałaby, byłaby związana z twórczością Mariana Kruczka. I jakby moja rola tak się jakby ograniczyła do takiej inspiracji, do wskazania, że możemy też pójść inną drogą, trochę możemy mieć coś wyjątkowego na podwórku. I wtedy wydaje mi się, że głosu sprzeciwu nie było, że ten pomysł spodobał się, a nawet obecny na spotkaniu dyrektor z Zarządu Ziemi Miejskiej w Krakowie, Piotr Kem, też stwierdził, że to dobry pomysł, ale powiedział, uwaga, to może spowodować, że będziemy tutaj mieli oglądających spoza naszego podwórka i czy my chcemy być tacy otwarci na innych, no bo jednak taka instalacja jest już elementem, który może przyciągnąć wręcz nawet turystów z całego świata. Bo wśród tych 8 podwórek tylko jedno ma rzeźbę, prawda? No bo jest czym wyjątkowym. Grzegorz Pronowis, jesteś z Bytomia, prawda? Wasze studio, studio Pronowis, samo zgłosiło się, został zaproszony do akcji podwórkowej? Był przetarg. Przetarg, który znaleźliśmy, bo interesujemy się projektowaniem i zapraszamy do współprojektowania mieszkańców. Tutaj jest takie, w przetargu był proces konsultacyjny, jakiś tam oczywiście dla nas ceny może ograniczone, dwuskłotne na każdego podwórka, ale oczywiście zawsze namawiamy inwestorów gminy, żeby proces partycypacyjny, proces współprojektowania, tak staramy się nazywać, i wciągania mieszkańców w proces inwestycyjny był największy. Stworzyliśmy też taki społeczny model inwestycji, gdzie na każdym etapie inwestycji od samego pomysłu po otwarcie inwestycji, a nawet później użytkowanie, powinien być ten kontakt z mieszkańcami. To rzadko jest robione, natomiast no, takich tematów szukamy, tak tutaj znaleźliśmy. Nasza oferta została uznana, oceniana jako najlepsza i stąd się znaleźliśmy. Tu była taka ciekawostka, że podejrzewam, że pół roku wcześniej spotkaliśmy się na forum praktyków partycypacji z Małgosią i zażądam, że już któryś raz, że przyjeżdżamy na miejsce, spotkanie z mieszkańcami, się okazuje, że jest ktoś, kto nas zna i nas nie mówił, o fajnie, że jesteście, dobra, to teraz, ale tu macie w związku z tym, wiecie o co chodzi, bo to jest zawsze taka obawa tych aktywnych mieszkańców, że oni wiedzą i też mają taką niepewność, kogo spotkają ze strony projektowej, jak nas spotykają, to jest tutaj poprzeczka od razu, jak się leci w górę, bo oczywiście skoro się na tym znamy, to mamy to odpowiednio przeprowadzić z mieszkańcami ten proces. I faktycznie na tym podwórku pojawił się ten temat Mariana Kruczka, artysty. Mi się to spodobało, to się fajne takie rzeczy, że jakimś miejscem jest coś... Tak, ale jest coś, znaczy tutaj polega to na tym, że mamy pewną rzecz, pewne zagadnienie, które jest charakterystyczne tylko dla tego miejsca. I to jest super, bo to już identyfikuje tą przestrzeń, prawda? Identyfikuje to przestrzeń dla mieszkańców, że może być tu coś wyjątkowego, co wynika z pewnej historii, tradycji. To jest fajny punkt zaczepienia, więc jak najbardziej poszliśmy w to, żeby przyjąć do tego, że rzeczywiście dobrze byłoby, żeby ten element zaistniał. I no, przyznam, że poznawaliśmy na tworze Mariana. Ja nie znałem wcześniej tego artysty. No. W tym poznawaniu twórczości to też pomogła trochę pomóc właśnie album z 2003 roku, albo mojego męża, Jerzego Karnasiewicza, Nowa Huda, Okrągły Życia i Andry Historii, z okładką, którą wykonała Kasia Swyszpurmanowicz. I to było fajne, bo wiecie, jak ja przyjechałam do Hudy, to ja nie wiedziałam w ogóle, gdzie ja jestem, tak? I czym ja się tutaj będę zajmować, ale bardzo chciałam się zajmować rzeczami ciekawymi. I tutaj do tego albumu opracowałam tak zwane vademecum.
równolegle, słuchajcie, trwały prace nad encyklopedią Nowej Huty. I to było bardzo fajne, dlatego że te hasła częściowo powstawały też na bazie spotkań z artystami. Tutaj docierałam do informacji, których nigdzie nie znalazłam, tak? I tak jak tutaj właśnie na stronie 153 Galeria pod Chmurką jest informacja właśnie, że ta oryginalna galeria sztuki została otwarta 27 maja 1973 roku. Ja sobie tą informację trzymałam tak trochę dla siebie, ale w pewnym momencie, kiedy uaktywnił się u mnie taka chęć działania z mieszkańcami, pomyślałam sobie, że no, zrób wreszcie coś z tą informacją, tak? To, że Jurek ci opowiedział, jak on 11-latek pomagał przy demontażu galerii, tak? Kiedy właśnie rzeźby były włożone do, spakowane do windy, wjeżdżały na ostatnie piętro helikoptera i kiedy żona pana Mariana częstowała chłopaków czereśniami, tak? W zamian za, jakby w podzielce za tą patykę. I te opowieści znałam. Pomyślałam sobie, że robimy pierwszy osiedlowy piknik na osiedlu w 2016 roku. I słuchajcie, zdarzyło się, że to robiliśmy właśnie w końcówce maja, tak? Pomyśleliśmy sobie, no dobrze, jest piknik, ale zróbmy coś, co będzie nawiązywać do galerii pod chmurką, tak? Coś takiego, co możemy we własnym zakresie zrobić bezkosztowo. Bezkosztowo możemy zrobić kserokopię prac Mariana i rozwiesić je niczym bieliznę na sznurze na ścianach garażowych. I co się wtedy wydarzyło, kiedy przyszło te 100 osób na nasz osiedlowy piknik? Wtedy zaczęły się rozmowy. Się okazało, że te osoby jako dzieci, tak jak mówił Jurek, pamiętają, tak, że szły w pochodzie. To nie było zwykłe otwarcie galerii ze sztuką, tylko było święto. To było święto. I najpierw jeszcze poczułam... muzycy, prawda? Bo muzycy grający... kapela cygańska. Tak, kapela cygańska. Kapeli zaprosiliśmy na piknik, ale wszyscy, którzy chcieli wtedy z nami rozmawiać, stojąc przy tych zabazgranych ścianach garażowych, bo jakby z tego też wynikły późniejsze nasze działania, że mieszkańcy zdecydowali, że Gosia, wszystko dobrze, ładna galeria, ale te ściany garażowe, coś trzeba z nimi zrobić, tak? To był ten pomysł na to działanie, czyli ten mural, który później zrealizowaliśmy. Ale faktycznie było tak, że wiele osób opowiadało nam to, co pamięta, te emocje, jakie im towarzyszyły podczas otwarcia galerii. I od tego 2016 roku jak tak mocniej związałam się, tak nie znając przecież postaci artysty, z tymi działaniami. I od tego momentu jakby, no, Marian jest dla mnie takim liderem osiedlowym, tak? Bo zrobił coś, czego dotychczas jeszcze mi się nie udało zrobić. Więc przyjeżdżając do Nowej Huty na Sekundę, spotykając się z mieszkańcami, spotykając się z Małgosią i z tą opowieścią o Marianie Kruczku, mieliście trudne zadanie, bo miały się przygotować projekt rzeźby, która miała być inspirowana Marianem Kruczkiem. Tak, że tutaj bym zaczął od tego, że wszystkie te tematy były trudne, bo to trzeba też mieć świadomość tego. Przystępując do projektowania, dla nas oczywiście głos mieszkańców, ich potrzeby, oczekiwania są najistotniejsze, natomiast musimy to dopasować do pewnego, do pewnej przestrzeni, którą już mamy. Tutaj są takie czynniki też jak konserwator zabytków, jak kwestia przepisów, które nas trzymają, których też musimy spełnić i tych oczekiwań. Do tego wszystko, co już utrudnia, prawda, i tutaj nam działanie, w sensie może utrudnia, no, kierunkowuje, tylko że czasami wręcz się mogą ze sobą wykluczać. Doszedł jeszcze ten aspekt właśnie instalacji. I widząc to zaangażowanie mieszkańców, taki fajny pomysł, to naszą pierwszą taką pomysłem, ideą było to, żeby dalej pójść właśnie w to działania społeczne,
co niestety wyszłoby poza nasze zlecenie, bo sugerowaliśmy Zarządowi Zieleni, żeby pójść w jakąś drogą dalszych działań społecznych, angażowania mieszkańców, być może w jakiś konkurs rzeźbiarski, gdzie też mieszkańcy uczestniczyli, może w sposób warsztatowy, może też w jakiejś ocenie tych prac, może czy te zaproszone osoby, które w takim konkursie brały udział, miały spotkania z mieszkańcami, gdzieś tutaj pójść tą drogą, co oczywiście wydłużyłoby ten proces stworzenia tej instalacji. Natomiast no, zarząd Zieleni jednoznacznie powiedział, macie wymogę projekt instalacji inspirowanej w koniec kropka. I taka była dyskusja. Z perspektywy czasu, w chwili obecnej, to mam taki dysonans, ponieważ jestem zadowolony z tego, co powstało, co zaprojektowaliśmy. Wciąż bym trzymał się, cofając się w czasie, dalej bym twierdził, że tutaj zaangażowanie mieszkańców w cały taki proces mogło być inaczej prowadzone. To jest pewna decyzja. Więc ponieważ zawsze jestem za tym, żeby angażować mieszkańców na każdym etapie, no to właśnie stąd. Ja powiem tak, że ja się bałam, że po 2 tygodniach mieszkańcy zaczną, nie wiem, pisać, dzwonić do Zarządu Zieleni Miejskiej, zabierzcie nam tą instalację. Bo już Marian Kruczyk coś takiego miał. Bo chodzi o tą przestrzeń zdobytą na Mistrzejowicach. Jak łańcuchy zaczęły dzwonić, to podobno mieszkańcy interweniowali i prosili, żeby sobie artysta i pan prezes spółdzielni Hutnik zabrał tą rzeczę. Natomiast tutaj takich głosów nie ma. Raczej to, co się pojawiało na grupie Nowogucianie, pewnej pani przeszkadza to, że to nie jest sztuka użytkowa. Że to jest po prostu tylko i wyłącznie sztuka do oglądania i do myślenia, tak? Nie mamy tabliczki informacyjnej, która odsyłałaby nas, na przykład mogłyby się tam kod QR, które po zeskanowaniu odsyłałoby nas do konkretnej strony informacji, czy na przykład do galerii też sztuki, prawda? Świetny pomysł. Chociażby taka informacja, dlaczego ta rzeźba powstała, czym jest inspirowana. Potrzebujemy tej informacji, żeby edukować mieszkańców. Natomiast to, co ja obserwuję, to dzieci są bardzo zainteresowane. Rodzice, którzy wracają z zakupów i już mają światło upadowane zakupami, a dzieci sobie tak raźno idą, właśnie przystają i chwila rozmowy jest. Czy już mogę stanąć ta rzeźba, prawda? Właśnie nie ma swojej nazwy, ale myśmy tak informalnie z Gosią Przedmiszają nazwały Robaczek. O Gosi też chciałabym wspomnieć tutaj, bo jest ważną postacią w ogóle w tych działaniach około artystycznych związanych z naszą galerią pod chmurką. Gosia jest laureatką konkursu na najlepszy reportaż o Nowej Hucie. I słuchajcie, ten reportaż w całości poświęcony jest właśnie Marianowi Kruczkowi, a szczególnie galerii pod chmurką. I tutaj, słuchajcie, mamy wspaniały projekt. To jest projekt takiej przypinki, takiego medalu dla uczestników tejże galerii pod chmurką. Marzy mi się coś takiego, żebyśmy odrestaurowali, bo Joasia Hołdys posiada tam przypinkę jako dziecko. To były różne rozmiary, prawda? Bo dzieci dostawały małe takie przypinki. Niektórzy dostawali większe. Więc słuchajcie, taka identyfikacja z wydarzeniem, no to był taki gadżet, tak, można powiedzieć, to taka identyfikacja, żeby też nagrodzić, że jesteśmy i uczestniczymy w czymś w niezwyczajnym, a też jeszcze przytoczę, tutaj Basia pięknie to powiedziała, że sąsiedzkie prace przy tworzeniu galerii, a później ten wernisaż i kolejne wystawy, to wszystko było tworzeniem wspólnoty właśnie. I jakby cały czas te nasze działania oscylują wokół budowania tej wspólnoty, bo właśnie wokół tego Robaczka zaczyna się tworzyć już wspólnota ludzi, którzy pamiętają galerię, ludzi, którzy są zainteresowani, bo jest to coś niezwykłego. I którzy tworzą nową historię. Tak, tak. Bo ona spowodowała, że osoby, które teraz mieszkają, patrząc codziennie na tą rzeźbę, która powstała, może nawet nie zadali sobie sprawy, jaka ona będzie dla nich ważna. Dlatego, że oni mogą powiedzieć, nie podoba mi się. Mogą powiedzieć, no jest ciekawa. Dzieci mogą to odbierać jako taki eksponat, który też służy zabawie, prawda? Ale staje się to
częścią przestrzeni, która będzie żyła razem z tymi młodymi ludźmi, którzy będą dojrzewać. Tak, natomiast tutaj jest kilka istotnych faktów, że właśnie wiedzę się w przestrzeni, gdzie ta tożsamość miejsca miała miejsce, więc właśnie jest to odsyłanie do pewnej historii. Oczywiście to było duże wyzwanie, bo jak zrobić rzeźbę, jak zaprojektować instalację, rzeźbę inspirowaną czyjąś twórczością, a jednocześnie, żeby tylko ze względów formalnych nie popełnić plagiatu, ale to też nie o to chodzi, żeby po prostu kopiować, zrobić kopię tej pracy, tylko w jakiś sposób się do tego odnieść. Tutaj ktokolwiek by się tego nie podjął, to na pewno jest to wyraz pewien indywidualny, w tym wypadku mój, pewnego odbioru prac Mariana Kruszka, przetworzenia tej pewnej myśli i zaprojektowania. I oczywiście zawsze można powiedzieć, że to jest ta droga, że taki sposób myślenia. No, tutaj dzięki też materiałom, co mogło się, ale dzięki oczywiście obecnie internetowi, no to zaczęliśmy się wgłębiać w temat, w te rzeźby. I starałem się je odebrać. Jak ja bym odbierał? Jak te rzeźby, bardzo zróżnicowane, różne wielkości i jak właśnie odebrać? Z częstym użyciem takiego materiału jak stal, metal, to są dość takie same w sobie dość agresywne materiały. Gdzieś w tych rzeźbach też to tak gdzieś je czasami może być, ale tak później patrząc na te rzeźby, analizując jej, tak do tej agresywności, ta rzeźby nie są agresywne, bo tego materiału i zacząłem się zastanawiać, co to jest coś takiego. Po długim procesie takim od analiz myśli doszedłem do przyznania mojego subiektywnego, to jest mój subiektywny jakiś tam odbiór, ale powiedziałem, że te rzeźby, te zwierzęta stworzone przez Kruszka, one dla mnie mają jeden mianownik. One są wszystkie takie dostojne. One są jakby takimi dojrzałymi postaciami, nawet jeżeli chcę powiedzieć zwierzętami, tylko postaciami, tak jakby się to poruszającymi się z dostojnością. I to był punkt zaczepienia, stwierdziłem, że teraz my jesteśmy pokolenie później, powstaje coś nowego, więc to powinna być odpowiedź i być może takie nowe pokolenie. Ponieważ jesteśmy też w przestrzeni wewnętrznych kwartałów, gdzieś też odbiorcami są dzieci, to zaczęło mi się to spajać w całość, że to powinno być też takie stworzenie, ale które będzie, już nie powinno być tego, bo powiedział nie to, że będzie tak samo dostojne, tylko będzie takie troszkę młodsze, niedojrzałe, może takie fibralne, zabawne. Takie gdzieś widziałem, że to będzie dobra odpowiedź w tą stronę i zacząłem to jakoś tam tworzyć, projektować, różne zamysły były i też jak to gdzieś u nas w biurze, tam no też wewnętrznie było oceniane, czy jakieś dyskusje były, czy jakieś spostrzeżenia, no to ta instalacja zmieniała się. Ale ja byłam dziwnie spokojna, cały proces po prostu, nie wtrącałam się, nie dzwoniłam, nie pytałam, czy sobie robaczek powstał. Dobrze, bo byś dopiero zestresowała, to było wystarczająco stresujące. Jeszcze oczywiście mając na uwadze termin, który nieobłaganie dużo, a im bardziej się wgłębiałem w różne, a to jeszcze mam, może jeszcze rozważać. A zmieniać, modelować to jeszcze na tysiąc sposobów i próbować zrobić. Słuchajcie, to jest dobry moment, żeby zacytować autora, to znaczy Mariana Kruszka, a propos materiałów, z których wykonywał swoje rzeźby. Zaczęło się od tego, że kiedyś przez okno zobaczyłem na placu budowy kilka zbrojeniowych prętów, pół worka cementu, trochę gliny, jakiś drut oraz ślady pozostawione przez gąsienicowy traktor. Roboczy bumiak i stopę dziecka. Nie byłam wtedy człowiekiem zamożnym. Nie stać mnie było na drogi materiał rzeźbiarski. A to, co znalazłem, okazało się artystycznie użyteczne. Wydaje mi się, że posługując się palcami, biciem zapałki, gwoździa czy pszenicznego kłosu, można nierzadko uzyskać lepszy efekt niż przy posługiwaniu się wymyślonymi narzędziami. Rzeźba jest wykonana z metalu, prawda? Tak, z metalu. Też nie mieliśmy pewności, czy ona rzeczywiście powstanie, bo daliśmy ten feedback innej drogi, to po pierwsze. Po drugie, przekazując projekt całości podwórek, no, przekazując wszystkie prawa autorskie, no, wszystkie elementy, i część rozwiązań na niektóre podwórka zostały przez zarząd zieleni zmienione. Część została niewykonana, zostały okrojone obszarowo, na przykład w przypadku osiedla D nie poszerzono drogi pożarowej, na przykład. Więc takie zmiany były. W związku z tym, jaki byłby ostatecznie los instalacji rzeźby, też nie mieliśmy pewności. Dobrze, ja tego nie wiedziałam. No, to jest zapisane w umowie, przekazujemy
prawa autorskie. Natomiast nie w pewnym momencie zaczęła się informacja, że rzeźba stoi i padło pytanie do naszego współpracownika. Ona była długo przykryta czarną folią, słuchajcie. Ile wieku siły, żeby tam podejść, żeby tą folię wreszcie ściągnąć, żeby, nie wiem, no, zajrzeć, co tam w ogóle jest, bo taka... Bo nie widziałaś, jak nie widziałaś tego projektu. Były wizualizacje, tak, ale wiecie, to był rok 2018, 19, tak, potem był 20, też robiło się inne rzeczy, więc no, ja też nie mam takiego zwyczaju, żeby tak wejść na teren budowy, tak, i zagadnąć z panami, zresztą ja, kiedy już była rzeźba odsłonięta i ja podeszłam, żeby zrobić zdjęcie, to jedna powiedziała, ale jeszcze nie jest otwarta. Wiecie? To jest ciekawe, że właśnie... Nie było przecięcia sceny, tak? A ja już się pojawiłam za aparatem, kiedy dobrze, właśnie było odsłonięcie. No i ten pierwszy efekt to był taki właśnie, wiecie, to była taka radość, że chciałam podskoczyć, tak? Że to jest to właśnie, że umiejscowienie, że po prostu to, że on sobie tak patrzy w tę stronę, właśnie helikoptera, że to wszystko ma znaczenie, że można sobie przez te otworki popatrzeć, jest inna perspektywa, że można z każdej strony się zachwycić, tak? I po prostu, no było super, tylko gdzie jest ta tabliczka z informacją? Tak? Ale słuchajcie, tak kończąc, jaki jest wniosek? Czy stawianie rzeźby w środku osiedla, bo w tym przypadku mamy rzeźbę, która jest inspirowana tym miejscem, inspirowana pracami Mariana Kruczka, który tam mieszkał, ale na przykład załóżmy, że gdyby mieszkańcy innych osiedli chcieli sobie postawić albo chcieliby jakoś stworzyć swój własny świat przez sztukę, jak w tym przypadku jest to rzeźba, jakie macie wnioski albo jakie uwagi? Na przykład jak to wygląda w Bytomiu? Czy na przykład po tej pracy już zauważyłeś, że na przykład chciałbyś coś zaproponować, taką inną przestrzeń niż do tej pracy? Tak w Oderwaniu to trudno. Dobrze, tak? Tutaj wspomniałeś o Bytomiu, bo w Bytomiu zrobiliśmy koncepcję również 20 podwórek. W oparciu o konsultacje społeczne, dość mocno tam poprowadziliśmy, to były bardzo zdegradowane podwórka. Ale nie tu jest ta sytuacja. Tam są bardzo zdegradowane tereny, oficyny, które praktycznie są do wyburzenia i one wymagają rewitalizacji. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i stworzyliśmy projekty i pewnym zarzutem, można powiedzieć, ze strony miasta i ówczesnego biura rewitalizacji było to, że no bo nie ma efektu wow. Żeby pokazać, no dobrze, tylko rozmawialiśmy z mieszkańcami i oni w tej przestrzeni, w której są obecnie, takiej brzydkiej, zdegradowanej rzeczywiście, to chcą po prostu mieć trochę przyjaznego środowiska, trochę trawy, miejsca do siedzenia, nie chcą nic ekstrawaganckiego, bo takie są ich oczekiwania, no nie chcą mieć właśnie instalacji, jakichś niesamowitych rzeczy, które by były, bo też może nie wierzą w sprawczość tego, skoro przez kilkadziesiąt lat mają to co mają. Szczególnie no, w takim mieście jakby tam, które jest pięknym miastem, ale bardzo zaniedbanym teraz powoli do siebie. Czyli nie chcą mieć wolno oswajalną przestrzeń, prawda? Tak, żeby tak. Się zmieniała ta przestrzeń po prostu była. To też są inne przestrzenie, bo to są zamknięte zupełnie kwartały, to co po prostu mieliśmy. Tu tam nie było tej sytuacji, że będą z zewnątrz ludzie przychodzić i to oglądać, bo tam nie ma takich ciągów komunikacyjnych, nie ma tych przestrzeni otwartych, to są zamknięte dla poszczególnych kamienic, czasami dla dwóch, trzech kamienic obszar. Tam takich rzeczy nie proponowaliśmy. Więc to nie jest takie jednoznaczne, żeby zaproponować. Natomiast czytałem też komentarze, jak ta rzeźba się pojawiła, to też bardzo pozytywnie oceniam, co mnie bardzo cieszy. Jeden z takich najbardziej do mojego serca trafiających komentarzy, bo dokładnie zacytuję, ale mówił o tym, że ta rzeźba jest dobra, bo nie jest taka nadęta, jak wpływano inną przestrzeń, gdzie rzeźby są takie, nie wiadomo co, że to są takie monumentalne w ogóle, takie jakby no i przystające do człowieka, do skali człowieka. Tutaj ta została oceniona tak właśnie, że jest taka przyjazna. To też było dla mnie istotne, ważne, bo to jest w takich przestrzeniach. I to dobrze, wydaje mi się, że fajnie się powstało. Jak było to zamieszanie właśnie, no to pytanie popadło tutaj do mnie z kilku stron, czy kto jest autorem tej rzeczy, bo ja mogłem się poprosić o zdjęcia, żeby
przysłała zdjęcia, żeby się upewnić, czy to jest to, co zaprojektowaliśmy, czy nie nastąpiła gdzieś ta zmiana. No i jak zobaczyłem zdjęcia, to wiem, tak, to jest to, co zaprojektowałem, już jest fajnie. Faktycznie nazwy nie dbałem, całe to myślenie i mnie projektowanie przy tym był tak różnorodny, że nie zdecydowałem się na żadną nazwę. Natomiast tu jak usłyszałem, że to jest że Robaczek, to w kontekście właśnie tego o tym myślenia, o tym, że to ma być coś takiego jak młodego, dojrzałego, to ten Robaczek to fajnie zabrzmiało, więc ja się zgadzam z taką. Ja tylko powiem, że Robaczek stoi w bardzo bliskim sąsiedztwie tej prawdziwej lokalizacji galerii pod chmurką z 1973 roku, tak? Tak. Kiedy, no dzisiaj, gdybyśmy chcieli tą galerię odtworzyć, to musielibyśmy zburzyć blok numer 9. To jest ten, który nie ma tej drogi poszerzonej na Straży Pożarnej. Czyli dokładnie dwie bramki do gry w piłkę ręczną, tak? Doprowadzono oświetlenie. Tutaj widzimy, że nawet są maszty, więc oświetlenie było z mieszkania. Tak, powiewały flagi, słuchajcie. Ona była czynna 24 na dobę, teraz na osiedlu mamy sklep z alkoholami 24, więc też mamy cały czas ruch na osiedlu. Ale można powiedzieć, że to była taka tratwa sztuki na betonowym osiedlu. Chociaż wykorzystano ławki, które tam były wcześniej zamontowane, zabrano przez chwilę chłopakom, właśnie wśród nich był wtedy mój przyszły mąż Jerzy, na który tutaj grali w piłę, tak? I oni też byli zainteresowani, co tam się dzieje, tak? Byli też uczestnikami, że dzieci wciągano w tą sztukę dzieci, to bardzo dobrze zresztą to widać na zdjęciach z tego pochodu, słuchajcie. Ja bardzo zazdroszczę, że tutaj nie jestem, nie idę w tym pochodzie, dlatego być może kiedyś uda nam się odtworzyć to święto sztuki, wiecie, zorganizować takie wydarzenie. Właśnie wciągać mieszkańców w różne działania. My w Wrocławiu też prowadzimy jako stowarzyszenie, mamy Stowarzyszenie Zielonych Artystów, Dziewsza, warto pamiętać, taki projekt już kilkuroczny, Klub Sztanga, w Śląsku Trzebak, gdzie prowadzimy do dzieciaków, wciągając w ich działania artystyczne. Takim pierwszym, największym plusem, jaki zauważyliśmy, to, że staramy się poważnie do tego podchodzić, traktujemy te dzieci jako profesjonalnych artystów, one tworzą dzieła w różnych technikach. I potem następuje wernisaż tych prac. W naszej galerii Międzynarodowej Kultury galeria się nazywa pod sztyletem, czyli pod kreską, to samo środka też trzeba budować. I ci rodzice trafiają, przychodzą na taki wernisaż, widzą, że to dziecko stworzyło coś fajnego i w ogóle jest prezentowane w takiej przestrzeni artystycznej. I stykają się zupełnie z innym światem. I czasami też się udaje z tym wyjść w podwórka i to jest naprawdę super. I to jest ważne, żeby wciągnąć takie działania, żeby mieszkańcy też w tym uczestniczyli. I ja czasami widzę takie fajne podwórka, gdzie na teren jest zdegradowany, gdzieś robimy jakieś diagnozy jednej dzielnicy, teren generalnie uznany za zdegradowany, zaniedbane budynki, a wchodzimy na podwórko, jest wydzielona płotkiem przestrzeń, cudownie zadbana, a na środku jest maszt z polską flagą. I to jest, ta flaga nie jest jakoś wisząca, jak szmata i nie wiadomo kiedy tam zawieszona, nie, ona jest czysta, nie widać, że niedawno wybrana, czyli ona jest zmieniona, ktoś o to dba. Ulicę dalej, w całym tej dzielnicy, przed którym budynkiem zadbana jest, ulica jest oczywiście w dziury, w chodniku, w jezdni, ale przestrzeń jest, stoi krzyż i pod tym krzyżem są świeże kwiaty wymieniane za jakiś czas, bo cały jest też taki płotek odnowiony przez mieszkańców. To są takie elementy, które pokazują, że te społeczności tam robią, na ile to mogą, prawda? Mimo tego, że zostały gdzieś tam zapomniane, to świadczy o tym, że we wszystkich takich przestrzeniach jest potencjał, a trzeba ich czymś ewentualnie zainteresować. I tożsamość miejsca. To myślę, że tutaj właśnie jest to, że ta sztuka kiedyś była, że były te działania, to jest piękna podstawa do tego, żeby to budować po prostu na tym jakąś. Ja bym w ogóle śmielej wchodziła w przestrzeń miasta ze sztuką, bo sztuka jest też taką zachętą do eksperymentowania, wydaje mi się. Tak. Że wtedy łatwiej wprowadzać pewne rozwiązania, które być może na początku wydają nam się złe, jakby bronimy się przed tym, tak jak patrzę z perspektywy koordynatorki projektu Szydy w Nowej Hucie, kiedy we wrześniu ubiegłego roku większość przedsiębiorców
wyrażała swoje niezadowolenie z wprowadzenia, z przegłosowania uchwały, z obostrzeń. Wydawało im się, że będą musieli zainwestować bardzo duże pieniądze, żeby dostosować swoje witryny, ale z czasem zobaczyli po spotkaniach edukacyjnych, że to nie jest tak, że wystarczy, że zdjąć ten paskudny, nielegalny baner, wystarczy zrobić porządek na witrynie. I to nie są duże finanse, tak? Ale na początku bronimy się przed czymś, co przychodzi, co jest nieuchronne, tak? A później zaczynamy to rozumieć i wydaje mi się, że tak samo jest ze sztuką, bo ten robaczek to nie jest tak, że wszystkim się podoba, podobno straszy w nocy zwłaszcza. Więc tu mi się przypomina sytuacja oczywiście z przestrzenią zdobytą, jak to też te łańcuchy zaczęły dzwonić i ludziom się wydawało, że straszy na osiedlu, tak? Ale nie bójmy się, ostatnio Facebook przypomniał mi rocznicę pierwszą na naszej debaty tutaj w galerii, kiedy na maszcie właśnie tejże przestrzeni zainstalowano kamery do ochrony, nie instalacji, nie Mariana Kruczka, tylko do ochrony ogródka jordanowskiego, który spółdzielnia stworzyła, wydając niemałe pieniążki. No i pomyśleli, że taki maszt jest świetnym obiektem do zamontowania kamery, co wzbudziło nasze powszechne oburzenie, a to oburzenie doprowadziło nas do spotkania właśnie z panią prezes, z radnymi, z ludźmi, którzy mają głos decydujący i jakby ta dyskusja też przekuła się na zabezpieczenie środków w budżecie miasta Krakowa, na odnowienie tychże rzeczy, bo ona jest w takim stanie na przestrzeń, że państwu prezesowsku wydawało się, że to jest po prostu no, zło, tak? To są miejsca związane. Jak to jest ważne, jak trochę sztuka to robi się, nie stworzona teraz, tylko wcześniej. Skojarzy się to z betoniem. W tej chwili na rynku betonu stoi rzeźba Lwa, Śpiącego Lwa. To jest historyczna rzeźba, ona była w betoniu, natomiast po II wojnie światowej znikła. I nie było to bardzo wiadomo, gdzie jest. Po 10 latach się odnalazło, że stoi w zoo w Warszawie. Prowadzono badania, zobaczmy, to jest na pewno tak, stwierdzono tak. Oczywiście powstały problemy polityczne, przeniesienia i z powrotem, natomiast udało się w momencie, w którym i w Warszawie, i w Bytomiu byli prezydenci tej samej opcji, czyli ona też niestety w polityce. Ale ten lew wrócił na rynek. I bardzo wcześniej nie stał, ale jest na rynku i stał się symbolem. Pomyślałem, po prostu stał się od razu, że tak, to jest nasz lew. Są też gadżety, koszulki z super i wszyscy się do nich przywiązują. I nawet mimo tego, że oni wszyscy do końca kojarzą skąd jest, on jest częścią pomnika, żeby było ciekawe, jest to pomnik na cześć Bytomian, którzy zginęli w wojnie polsko-francuskiej. Bo taka jest historia, ale on wrócił, jest po prostu dla wszystkich ważny. Jest w centralnym miejscu, bo wszyscy się przy nim spotykają, ale jest po prostu takim elementem, który od razu stał się starający, prawda? I to też jest ważne, właśnie ten taki, jak rozmawia o miejscu sztuki, takich elementów w przestrzeni, już o tym, że takie elementy też tą przestrzeń identyfikują. Więc możemy powiedzieć na zakończenie, że tylko trzeba sobie życzyć, żeby takich miejsc, które miałyby swoją identyfikację przez sztukę w przestrzeni miejskiej, było więcej. Oby, tylko zawsze trzeba sobie właśnie sprawdzić, poszukać tej tożsamości. Jeśli można do czegoś się zaczepić, to jest to świetna podstawa. Z tego już można budować. Tam. Każdy z nas lubi być, że ja jestem stąd, a tu jest takie coś intrygującego. No naprawdę, wszyscy zawsze takie czegoś szukają. Jeśli tego brakuje, to jest większy problem, trzeba z czegoś sobie wykonać. Ja na zakończenie miałabym jeszcze apel do wszystkich, którzy będą nas słuchać, oglądać, gdziekolwiek będą. Szukamy zdjęć wykonanych amatorsko, osiedlące w grudę, chcemy stworzyć wystawę zdjęć z archiwów, z albumów rodzinnych. Często te albumy są gdzieś głęboko zakopane, w Pawlaczach, w piwnicach.
widzimy, że młode pokolenie sięga do tych zdjęć i ma też trudności z identyfikowaniem, kto jest na zdjęciu, jeżeli nie jest ono podpisane. Natomiast po ubiegłorocznym projekcie fotoświatowym widzimy, że te archiwa jednak są domowe i zdarzało się, że mamy się fotografowały, też przeważnie to tatusiowie. I tutaj taki apel właśnie, żeby odezwać się poprzez na przykład fanpage Fotoświaty, dać znać, że takie zdjęcia są, albo poprzez fanpage Centrum Dawidy z pomysłami i będziemy tworzyć taką wirtualną galerię zdjęć. Dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.